Ojcze, prosimy Cię o przyjęcie do nowicjatu ojców dominikanów. W czasie nowicjatu pragniemy wzmocnić swoje powołanie, poznać Chrystusa, żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, kształtować swoje życie według Ewangelii oraz poznać zadania, misję i sposób życia wspólnoty zakonnej, w którą pragniemy się włączyć. Czy każdy z Was chce przyjąć habit? Chcę. Boże mój, Boże, szukam Cię. Pochodzi moja nadzieja.
jest opoką i zbawieniem moim. On moją twierdzą, więc się nie zachwieje. Tylko w Bogu znajdzie spokój dusza moja, bo od Niego przyjdzie moje zbawienie. Tylko w Bogu znajdzie spokój dusza moja. Mocy mojej i moją ucieczką. Tylko On jest opoką i zbawieniem moim. On moją twierdzą, więc się nie zachwieje. Tylko w Bogu znajdzie spokój dusza moja, bo od Niego istnieje.
Proszę braci, niniejszym ogłaszam, że kanoniczny nowicjat tych siedmiu braci został rozpoczęty. Braci tych oddaję pod opiekę ojca magistra Janusza Chwasta i submagistra Szymona Popławskiego. A na czas życia zakonnego bracia dostają swoich świętych patronów. I tak brat Piotr Orzechowski będzie dostał, jego patronem będzie święty Augustyn. Patronem brata Antoniego Kowalika będzie święty Antonin z Florencji. Brata Jacka Krawczyka święty Jan Macias. Brata Jana Klameckiego błogosławiony Sadok i towarzysze. Brata Krzysztofa Kapuścińskiego błogosławiony Fra Angelico, brata Piotra Skibińskiego, święty Wincenty Ferreriusz i brata Szymona Domańskiego, święty Rajmund Speniafort. To chyba tyle oficjalnych kwestii. Ja tylko jeszcze korzystając z kilku minut, które mi zostały, bo jak wchodziliśmy tutaj za Krysty, to ojciec przyszedł mi powiedział, Paweł, masz 20 minut. Więc jeszcze mam 3 minuty, więc błyskawicznie. Bardzo dziękuję ojcu Krzysztofowi Pałysowi i Łukaszowi Wosiowi, czyli magistrowi ojcu, znaczy Krzysztofowi jako promotorowi powołań, Łukaszowi jako magistrowi prenowicjatu za ich pracę, za ich zaangażowanie, za ich modlitwę i za ten owoc, który stanowi tych siedmiu braci, którzy stoją przed ołtarzem. Wiem, ile to wymagało wysiłku, trudu, pracy, dlatego bardzo wam dziękuję. Ojcu Jakubowi, jako przyorowi tej wspólnoty, Januszowi oddaję tych siedmiu braci pod opiekę, żeby ich te diamenty oszlifowali, nadali im blasku i przygotowali do tego, by za rok byśmy mogli się spotkać na pierwszej profesji. No i bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że tych siedmiu braci tutaj stoi. Rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom, katechetom, duszpasterzom, komukolwiek, którzy przez przykład, przez słowo, przez modlitwę przyłożyli się do tego dzieła powołania
i rozpoczęcia życia zakonnego przez tych siedmiu braci. Myślę, że to jest niewypowiedziane, jak kto się do tego przyczynił, ale Bóg to wie i bardzo życzę, żeby wynagrodził.